co chodzi w tym konkursie. Oto człowiek. My nie chcemy wyróżniać instytucji, chcemy wyróżniać ludzi, którzy stoją za tymi pomysłami, projektami czy instytucjami. I nie szukamy ludzi, którzy są na pierwszych stronach gazet, tylko właśnie szukamy takich trochę cichych bohaterów naszego życia biznesowego, którzy patrzą na działalność społeczną i na działalność biznesową w inny sposób, ale osiągają nieprawdopodobne sukcesy i mogą być inspiracją i wzorem dla innych. Mieliśmy smutny moment ze względu na to, że pan Inglot, który miał dzisiaj być obecny, nie ma już go z nami. Tym bardziej jesteśmy zmobilizowani do tego, żeby znaleźć kandydatów, którzy będą równie dobrzy, równie godni tej nagrody jak ci z poprzedniej edycji. Chodzi o wyłowienie tej najlepszej kandydatury, która sprawia w największym stopniu te założenia, któreśmy sobie ustalili. Dyskusja jest żywa, ale bardzo owocna i muszę powiedzieć, że ta wymiana poglądów, której jestem świadkiem, jest bardzo, bardzo pouczająca. Szukam takich ludzi, którzy imponują mi. Po prostu. Idealny kandydat to jest taki, który zdecydowanie różni się od pozostałych nominowanych. Uwielbiam ludzi, którzy tam, gdzie mówi się, że się nie da, potrafią coś zrobić i są skuteczni. W tym roku mieliśmy znowu ponad 100 nominacji. Jestem tak pod wrażeniem ich osiągnięć i wiem, że mój tata też by był. Wybór jest tym bardziej trudny, bo tak wiele osób zasługuje na zauważenie, na wyróżnienia. Ja w każdej z tych osób szukam odrobiny mojego męża, tej determinacji do realizacji swojego celu, pozytywnego myślenia, a jednocześnie chęci dzielenia się tym, co się osiągnęło z innymi. I widzę, że takie osoby istnieją i to jest cudowne, bo gdzieś widzę, że on dalej żyje. Laureaci zostali wybrani. Końcowe wyniki, których nie mogę ujawniać, w moim przekonaniu, są bardzo dobre.